Słuchajcie, temat poruszaliśmy wiele razy, dlatego dzisiaj zrobimy studium przypadku. Mianowicie, czy kupić droższy sprzęt, czy wystarczy nam ten słabszy sprzęt, ten tańszy, czy musimy mieć najnowszą kamerę, najnowszego drona, czy może tym klasykiem coś osiągniemy, jeżeli na przykład wymienimy filterek albo dokupimy sobie filterek. W dzisiejszej audycji pokażę Wam kilka ujęć z różnych kamer i z różnych dronów. Napiszę Wam dokładnie, ile to było kamer i jakie. I zrobimy około 10 ujęć. I jeżeli ktoś z Was odgadnie dokładnie, którym było to kręcone, będzie nagroda. Jest to taka próba, która ma pokazać, na ile YouTube kompresuje te efekty i na ile sprzęt nadal się broni i na ile sprzęt nadal pozostaje sprzętem. Oczywiście będziemy mieli różne ogniskowe, będziemy mieli różne matryce, ale ogólnie obrazek jest ten sam. Postaram się zachować te same parametry, ten sam profil kolorów i mniej więcej te same parametry ekspozycji. Będę też robił ujęcia na tych samych filtrach. Także zapraszam Was do zabawy, zaczynamy już w tej chwili, zatem do dzieła. I'm afraid I let you get away. A drony, które miałem do dyspozycji przy nagrywaniu tej sesji, to Mavic 1 Pro za cenę mniej więcej 4000 zł, bo takie nowe widziałem na Allegro. Kolejnym dronem był Inspire 1 Pro z kamerą Zenmuse X5 i tu mieliśmy obiektyw 15 mm kitowy, to była ta pierwsza optyka z filterkiem Polar Pro, zresztą Mavic też był z filterkiem Polar Pro 8. I ostatnia optyka to był też Inspire 1 Pro z kamerą X5, ale z obiektywem Lumix 25 mm. Mniej więcej cena tego obiektywu to jest około 700 zł nowego. Ja wyceniłem Inspire'a mniej więcej na 13-13700 nowego. Oczywiście te ceny się wahają, dlatego że już nie mamy nowych sztuk w obiegu. Prawie nówki chodzą za około 11-13 tysięcy, które można w tej chwili znaleźć. I Waszym zadaniem, słuchajcie kochani, jest odgadnięcie, ja ponumeruję ujęcia, pierwsze, drugie i tak dalej, a Waszym zadaniem jest napisanie, jaka optyka była zastosowana przy danym ujęciu. I na tym polega zabawa, dla najlepszych 3 osób będzie mój kurs online. Należy wpisać to rozwiązanie, Wasze propozycje w komentarzach pod filmem. Zatem zaczynamy zabawę. Do dzieła! Słuchajcie, wiele osób powie, ja muszę mieć najlepszy sprzęt, muszę sobie kupić najnowszego drona, muszę sobie kupić to, co jest w tej chwili, ale pamiętajcie, 3-5 tysięcy złotych to jest całkiem dobra kasa, na którą można naprawdę pojechać na świetną wycieczkę czy spędzić super czas. Tego Wam bardzo bardziej życzę i też za taką kasę można się wiele nauczyć. Natomiast jeżeli zainwestujemy te 3, 5, 7 dodatkowych tysięcy, może się okazać, że
z czasem tak naprawdę ten sprzęt, ta kasa nam się mocno zdewaluuje, a ujęcia i tak pozostaną ujęciami. Słuchajcie, po co nagrywam ten film? Przede wszystkim po to, żeby pokazać chłopakom, którzy niekoniecznie chcą wydać, czy mogą wydać nie wiadomo jak grube pieniądze na sprzęt, że wystarczy fajny filterek, wystarczy podejście, ale też warunki. Zwróćcie uwagę, że ja też czekałem cały dzień na te dzisiejsze warunki. Właśnie minęły przed momentem, także trzeba pamiętać o paru sprawach, że sprzęt to nie wszystko i że można to niejednokrotnie zastąpić dobrymi warunkami albo umiejętnościami. Ja dzisiaj zastosowałem te same filterki ND8 i starałem się zrobić dokładnie te same ustawienia odzwierciedlić. Oczywiście mamy różnice w ogniskowych i nadal ta różnica pozostanie, ale jeżeli fajnie chwycimy ujęcia, jesteśmy w stanie naprawdę dużo, dużo wyciągnąć. Oczywiście sprzęty się różnią wszystkim, różnią się wielkością matrycy, odległością hiperfokalną, w ogóle no, zupełnie inny zakres tonalny. O to chodzi, wiadomo, ale czy akurat to jest nam potrzebne? Tak naprawdę liczy się dobra zabawa i fajnie spędzony czas. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.